Dzisiaj tłumaczymy Top Boy. Mam przed sobą 1,5-minutową scenę z trzeciego sezonu. Się nazywa Driss Gets Rid of Undy at Market. Czyli tu już się uczymy czegoś. Undy to jest slang na tajna policja. Undy, tajniak. Skąd się bierze? Bo to jest undercover police. Tajna to jest undercover. Undercover police, mówimy undy. He's an undy. Śmieszne to jest, bo akurat undy też znaczy majtki w pewnych kontekstach. Undies. So it's like undies to są tajniacy, undy, tajniak. It's very funny. So już wiemy, że Driss się chce pozbyć albo pozbywa się tajniaka na jakimś bazarze. Market, ok? Oglądajmy i będziemy wszystko omawiać. So what you wanna do? Boom! I'm gonna go chat to this brother. Po pierwsze, gość ma wiele jakby odpowiedników w tym londyńskim slangu. Jeden z nich jest brother. Pochodzi od brother, ale nie mówimy brother, tylko brother. I też śmieszne, bo też mamy brother przez U i mamy brother przez E. Brother. Brother. Ok? Pochodzi od brother. A to nie jest brat, ewidentnie. To jest po prostu taki gość. Idę gadać z tym gościem. Co jest też ważne, posłuchajcie. Chat to this brother. Porozmawiać z tym gościem. Chat to. W Londynie praktycznie mówimy chat to someone. Nie mówimy talk to someone. Nie mówimy speak to someone. We say chat to someone. Rozmawiać z kimś jest, używamy czasownik chat. Ok? Nie rozmawiaj ze mną. Don't chat to me. Don't chat to me. Ej, porozmawiaj ze mną. Yo, come chat to me. Yo, come chat to me. I'm gonna go chat to him. I'm gonna go chat to his brother. Idę porozmawiać z tym gościem. Więc używamy chat zamiast talk. No, this man's gonna start problems for us, innit? I innit to jest classic slang w Anglii. Innit. I to roadmen używają tak jak nawet lads. Innit to jest skrót z isn't it. I to jest takie co nie. I używamy to cały czas. Cały czas leci innit, 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 co nie. Yo, this man's gonna cause problems for us, innit. Ten gość będzie kreował, powodował. Nienawidzę polskiego czasami, no nie? He's gonna cause problems for us, innit? Cool to do. No, this guy's gonna start problems for us, innit? Might as well. We ain't got fuck all to do. We ain't got fuck all to do. Fuck all to jest fajne słówko w londyńskim slangu, bo to znaczy nic. Fuck all znaczy nic. Na przykład, what did you buy at the shop? Fuck all. Nic, okej? Okay? I didn't do fuck all today. Nic dzisiaj nie robiłem. On mówi, we ain't got fuck all to do. Nic nie mamy do roboty, więc mnie to nie przeszkadza. We ain't got fuck all to do. Wagwan, brother. Wagwan, brother. I znowu mówi do niego, brother. Wagwan, chyba już wiecie, to znaczy, to jest skrót z takiego Jamaican English for what's going on. Co tam? What's going on? Wagwan. Wagwan, brother. Which of the lighters? Pound each. 3 for 2. Let me get one. Ile za zapalniczki? Funt, funt za jedną. 3 za 2 funty. Pound each. To jest obvious. Tu nie ma slangu. It's on else. It's on the house. Tak się mówi, jak chcemy powiedzieć, że to jest... Nie, za darmo. It's for free. It's on the house. It's on the house. We are the house. It's on us. Been working here long? Do you make a living here? You know how it goes. Some days are better than others. Gościu już wie, że to jest Andy, więc wiesz, podchodzi do tego tak suspicious. I don't smoke. What'd you say your name was again? Jordan. Jordan. Where you from, Jordan? Where are you from? Where are you from? Widzisz, powinno się mówić gramatycznie, jest where are you from? Where are you from? Ale skracamy pewne rzeczy, szczególnie czasownik być skracamy. Na przykład chciałbym się zapytać, jesteś? Zamiast pytać, are you here? A ja, you here, you here. On pytał, where are you from? Mówi, where are you from? Where are you from, Jordan? Where are you from?
I'm living up in Tottenham now. I don't hold that against you. Tottenham. Tottenham. I won't hold that against you, Dave. But listen, there's a lot of gangsters around these. Bo on mówi, że miał na imię Jordan, a on od razu używa jego real government name. I won't hold that against you, Dave. A te, o kurde, zna moje imię, wiem kim jestem. And if they find out what you're doing here, they ain't gonna fucking like it. I'm just passing on some good advice. No jest tu dużo gangsterków, jeżeli się dowiedzą co ty tu robisz, to no nie będą się cieszyć. Po prostu przekazuję radę. Passing on some good advice. Listen, don't want no one carrying anything. No food, no knives, nothing. Don't want no one carrying anything. Nic nie nosić na sobie. No knives, nie noże nie nosić, no food. Co, jedzenie nie można nosić? Nadzi. Food means drugs. Food is slang for drugs. Wiem, że w Top Boy cały czas używają słowo food, food, food. Food is drugs. Okay? Narkotyki is food. So nie chcę, żeby nikt tu nosił noże, knives, food. No bo są undies się kręcą. I ain't got no food to carry anyway, bruv. Ooh, I ain't got no food to carry anyway, bruv. I teraz ona użyła bruv. Czyli gościu użył breda, ona bruv. Czyli widzimy, ile jest odpowiedników takich skróceń ze słówka brother. Breda, brother, bruv. Masakra. Mamy też broski. To jest masakra. To nawet, to nie znaczy, że nawet jesteś bliski z kimś, tylko to jest po prostu takie określenie na gość, gościu. Może akurat z nim to jest, są blisko, ale yo brother, yo bruv. Nie musisz wcale znać kogoś albo uważać go jako brata, żeby tak nazwać kogoś w Londynie. So, mieliśmy fajną, krótką scenę, ale dużo tam możemy się nauczyć. Naprawdę, pełno w takiej krótkiej scenie. Jeżeli odpowiadają Wam takie filmiki, no to wiecie, co musicie zrobić. Like, podstawa, comment, jeszcze lepiej, co byście chcieli widzieć. Jeżeli jesteście z TikToka, to dzięki, że tu oglądacie. Chcę właśnie rozwijać YouTube. Tutaj zresztą mogę tak wgłębiać się w te tłumaczenia. I dzięki, że wpadliście, follow my TikTok, share all my shit, bo nie macie takiego Polaka, co ja się wychowałem w Anglii i znam to środowisko bardzo dobrze. To nie jest tak, co ci nauczyciele coś tam czytają o slangu na internecie albo w tych textbooks, czyli podręcznikach, ale nigdy nie żyli tym. A ja tym dosłownie żyłem, tym slangiem. Używałem every single day. So this is the real source, yeah? So peace, one and lonely. Much love.